Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko! Nie, to dzianko! Dziś to o czym... znaczy, może nie marzyliście, ale chcieliście. Q&A, czyli tak. Question and Answer, tak. Czyli pytania i odpowiedzi. Dzisiaj zatrudniliśmy, uprzedzimy jedno pytanie. Mamę Olusia, moją piękną żonę. Cudowną żonę, prawda? Tak. Czasem jest niegrzeczna, ale jak to żony. I czasem jest niedobre, jak to mamy, nie? Bo zabrania czegoś, prawda, Oluniu? Tak czy nie? Będzie nam zadawała pytania od Was. Okej, okay, no to nie traćmy czasu. Pewnie większość pytań będzie do Olusia. Oluś specjalnie ich... Znaki zapytania. Oluś specjalnie ich nie słyszał, więc nie wie dokładnych odpowiedzi i nie przygotowywał się. Będzie wszystko naturalne, tak jak zawsze chcemy. A co z jedzeniem? Co z jedzeniem? Jedzenie... Nie ma tam takich pytań, żebyś musiał jeść coś niedobrego. Myślę, że na wszystko odpowiesz. Następnym razem zrobimy hardkorowe pytania i wtedy będziemy odpowiadać. Okej, okay, no to kochana mamo, zaczynamy. Pytanie. Pytanie od Okti Okti. Poczekaj, pozdrawiamy Cię Okti Okti, dziękujemy za pytanka. Prawda, Oluniu? No to pozdrawiam. Ale patrz tu, nie patrz na mamę. Na mamę to patrzysz cały czas. Prawda? Aha, dobra, jedziemy. Dużo tych pytań. Dawaj. Jak pan ma na imię? Ja mam na imię... Oluś. Nie, jak? Ja mam na imię. Znaczy, no powiem. Nie wiesz, jak ja mam na imię? No jak ja mam na imię? Jak? Arek, tak. Zobaczcie, cały czas tatuś. Zestresował się i nie pamięta, jak mam na imię. Mam na imię Arek. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie numer 2. Czy kiedyś zaczniecie nagrywać coś innego niż Brawl Stars, Super Things, no i może T-Racers? Wiem, to pytanie jest bez sensu. Nie jest bez sensu. Oluś, odpowiada, ja patrz tu. Zaczniemy coś innego nagrywać też. Będziemy nagrywać różne rzeczy, różne rzeczy otwierać, różne rzeczy grać. Nowa firma też się do nas odezwała. No właśnie, więc będziemy nowe rzeczy robić i tak jak tłumaczyłem w zwiastunie, będziemy, Oluś się robi coraz starszy, więc coraz ciekawsze rzeczy będziemy robić. Okej, okay, next. Na kim się wzorowaliście, tworząc ten kanał? Na kim się wzorowałeś, Olusiu? Kogo oglądałeś, jak nagraliśmy pierwszy swój film? Od tego czasu oglądałem, jeśli chodzi o Zinksy, Adama TV. Adama TV i Pawła... Malinowskiego. To tak naprawdę oni prowadzą to zupełnie inaczej. To jest nasz pomysł, taki wspólny, tak? Że Oluś i tatuś i tego będziemy się trzymać. Co tam? Jacy są wasi ulubieni youtuberowie? Ale czyli ty i ja. Znaczy, no twoi, no powiedz swoich i ja powiem swoich. Mój na przykład jest Myslow, Aurox, Matrunem. A Palion? Oh my god. I akurat Paliona tylko słucham piosenki. Czyli Paliona lubisz za piosenki, tak? A zawsze pozdrawiasz Paweł Malinowskiego? Tak. Dobrze. Też lubię. Paweł też lubisz. Dobra. Ja lubię bardzo Bloka. Tak. I Rezygiusza. A ja też lubię Bloka. Też lubisz Bloka. Chociaż on taki kręci już troszkę dla starszych. Dobra, dalej. Jakie są wasze ulubione zwierzęta? Mój na przykład piesek i kotek. A mój też piesek, czyli nasza Lucy i Pussy. I rybki. Prawda? I rybki też. Ale ogólnie lubimy wszystkie zwierzątka. W jakim mieście mieszkacie? Nie pamiętał, jak ma na imię, to pewnie nie będzie. Jak ja mam na imię, to pewnie nie będzie pamiętał, gdzie mieszka. Gdzie mieszkasz, Oluś? Na Maraton. Nie mów w ulicy! Na szczęście już tam nie mieszkamy. W jakim mieście? W jakim mieście? W Łodzi. W mieście Łodzi, gdzie tu nic nie szkodzi. Lubicie ser? Ja tak średnio. Ja też zjem, ale żebym tak był wielbicielem sera, to nie jest. Wielbicielem sera to jest tajemnicza ręka. Tak jest, czyli to wiesz. Co najbardziej lubicie oglądać w telewizorze? A chodzi też o wszystkie programy? No, wszystkie, o YouTube, są. No. To na przykład to, co mówiłem, jakie youtubery. Ale ja myślę, że tutaj chodzi o to, co lubicie oglądać w telewizji. Telewizji, jakąś bajkę, serial. Na przykład, jak to się nazywało, Blaze i Mega Maszyny.
Znaczy już teraz to nie oglądasz, ale kiedyś oglądasz. Teraz nie, to... oglądam u babcie. A, u babcie akurat. Bo u nas my oglądamy Netflixa ogólnie, tak? Jak nie YouTube'ka. Dobra. Jaka jest wasza ulubiona cyfra? Moja? Milion. A cyfra? Pomyślałam, że litera. Cyfra. No to milion. Bilion, dobra. Moja ulubiona jest 4. Let's go. Jaki jest wasz ulubiony kolor? Mój fiolet i czarny. Ciemny fiolet. A mój czerwony i niebieski. Okej. Okay. Ile macie łącznie wszystkich Zinksów i Finksów? Nie liczyliśmy dokładnie, bo teraz doszło sporo, ale bez powtórek myślę, że tak między 380 a 400. Tak było. Tak będzie. Jest teraz. Co najbardziej lubicie jeść? Na przykład ja lubię czasami słodyczki. Zdecydowanie. Nie patrz na mamę. To widzowie zadawają pytanie. Mama tylko czyta, jest ich głosem. Czasami bananki takie zielone, niedojrzałe. Super, Osko, Odlotosko, a ja najbardziej lubię to, co wszyscy Polacy, czyli schaba ziemniakami i do tego górkę kiszonego. A ja też lubię bardzo mięso. No, on lubi mięso. Zgadza. Zawsze mi wyjadł. Zawsze się pyta, tatu, że dasz mi swoje spróbować? Mimo, że jej to samo czasami. Okej, okay, lecimy. Lubicie Lego? Jeśli chodzi o inne klocki Lego, to tak. Co to znaczy? Że na przykład inne, wiesz, że nie takie Lego, co Tobiaszek ma. Ty bardziej wolisz Lego Duplo, ale bo jesteś mniejszy, ale pewnie będziesz ale też lubił. Chodzi na przykład o, te klocki. Nie do mamy, tylko tu. Konstrukcyjne twoje. Tak, okay. Czy inne klocki niż Lego, ale Lego też? Tak. Ja Lego bardzo lubię, bo jak tajemnicza ręka, czyli Tobiaszek był w wieku Olusia, to ja zawsze, Tobiaszek dostawał pełno Lego i ja musiałem to składać. Czasem się denerwowałem, bo takie ciężkie były te zestawy. Okej, okay, jedziemy dalej. Ile macie wszystkich skinów w Brawl Stars? Tego nie powiemy, bo o tym będzie odcinek o Brawl Stars. Już wkrótce. Może w piątek się pojawi, czyli będzie Brawl Stars. Oluś pokaże wszystkie swoje skiny ze wszystkich swoich wojowników, zadymiarzy, tak? Może coś jeszcze zrobić. Coś na pewno zrobimy. Okay. Ile macie wszystkich dinozaurów w Crazy Dino Park? U Matko Boska Częstochowska. Ja mam z jakieś, nie wiem. Bo on ma swoje. Ja mam z jakieś. Ja prowadzę 7, to konto 6. Oluś i Tatuś. I na tym jest bardzo dużo, już nie pamiętam. 2, 4, 6. No myślę, że z koło 20. A już są następne, więc musicie wpadać do nas. Nie a jaki jest wasz ulubiony dinozaur? Mój jest ulubiony. Mój tyranozaur. Mój ten T-Rex. T-Rex. Super. Jaki jest wasz ulubiony zestaw Super Zings albo Super Things? Który zestaw? Ale wasz. Wasz, no to nasz, no ale powiedz ty. No powiedzmy my. No, powiedzmy my, czyli nie wiesz ty, który ja mam powiedzieć, tak? Wydaje mi się, że najfajniejszym zestawem był ten zestaw z profesorem K. Pamiętasz? Tak, tego w laboratorium. Tego w laboratorium, co tam była energia, pamiętasz, co tam się robi? Tam Kazum. Kazum, tak jest. To... Wydaje nam się, że ten był najfajniejszy. Chociaż te nowe Super Thingsów też są fajne. Dobra, let's go. Nagracie kiedyś coś z jakimś sławnym YouTuberem? Może. Może. Jak my będziemy sławni, to pewnie wtedy nagramy, bo na razie z takich malućkich jak my, to nawet nie odpisują, jak coś się pytamy. Tak? Tak. No, wyjątkiem był raz Paweł Malinowski. Za co bardzo dziękuję. Nagracie kiedyś chowany w Brawl Stars? Tak, no, że się chowa. Tak, no tak. Tak, nagramy wszystko z czasem, może na tym samym nagraniu, co skiny. Zobaczymy już wkrótce. Ale to trzeba zebrać widzów do tego. Tak, dobra. Teraz pytanie tylko do Olusia. Lubisz chodzić do dentysty? Nie. Nie lubi, krzyczy ostatnio. Krzyczy, a kiedyś lubił, a potem coś mu się odmieniło i krzyczy, robi awantury. Ostatnio pobił dentystkę, pobił recepcjonistkę, wszystkich naprawdę i uciekł. A ja go goniłem autem. Potem policję wezwaliśmy, no, ale go złapaliśmy. Oczywiście żartuję. No. Macie montażystę, czy pan montuje? Tak, ja montuję.
Wychodzi mi to coraz lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje, ale niestety mam mały problem, bo się skończyła licencja na jeden program i teraz uczę się na nowym, więc nie wiem, czy będzie tak super. A mieszkacie w kamienicy czy w bloku? W bloku. No dobra, to kolejny zestaw pytań od znaków zapytania. Znak zapytania miał wcześniej inny, zapomniałem, w ogóle wyleciał mi z głowy, miał zupełnie inny nick na Facebooku, teraz ma znaki zapytania, znaczy na YouTubie, pewnie dlatego, że zadaje tyle pytań. Let's go! Pytanie do tatusia. Jaka jest twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to były Smurfy. A nie, przepraszam, nie Smurfy! Była taka bajka o D'Artagnan, o psach, nie pamiętam jak ona się nazywała. Były trzej muszkieterowie, D'Artagnan, takie pieski. To była bardzo fajna, tylko zostawiajcie łapki w górę. A właśnie, subskrypcje i dzwoneczek, nie zapominajcie o tym. I bim, bim, bim. Pytanie do Olusia. Jakie jest twoje ulubione jedzonko? No, ulubione, ulubione. No kilka. No to dawaj. Na przykład zielone bananki, słodyczki. Czyli to, co mówiłeś mięsko wcześniej. Mięsko i tak dalej. Okay, mięsko było. Bardzo. Pytanie kolejne do Lusia. Od kiedy zbierasz zinksy? Od ponad roku. Tak, nawet chyba od... Prawie 2 lat. No. Tak. Dobra. Pytanie do tatusia. Czy masz prawo jazdy? Oczywiście, że mam. Pytanie do Olusia. Ile chciałbyś mieć pucharów w Brawl Stars? 1 000 000. Nie. Jest maksimum 50 tysięcy. Chciałbym mieć 50 tysięcy. Czyli całą aleję pucharków. Okay. Tatuś, jakie jest twoje największe marzenie? Żebyśmy mieli 1 000 000 subskrybentów. A wiesz, że nawet... Nie, moim największym marzeniem... Wiesz, że nawet youtuber ma na przykład 100 milionów? No wiem, no, może kiedyś, ale tak naprawdę największym marzeniem jest to, żeby moja rodzinka cała była zdrowa i szczęśliwa. Tak. Pytanie do Olusia. Jaka jest twoja ulubiona postać w Brawl Stars? A mogę zadać tej, której nie mam? Możesz. Jaka jest ulubiona postać? No. No? Zapomniałem, jak ona się nazywa. No to może ci się przypomnę. To pamiętaj o tym pytaniu. A jaki jest twój ulubiony youtuber? To już w sumie mówiliśmy. To już mówiliśmy, następny. Jaką macie rasę waszego pieska? Foczka. Foczka. Nie, suczka to nie rasa. To nie rasa, kochanie. Rasa to jest Maltańczyk. A suczka to jest, że jest płci żeńskiej, czyli jest dziewczynką. Ale bardzo super, super odpowiedź. Ha, ha, ha. Nie śmiejcie się. No, ulubiony kolor, pytanie już było. Oluś, zrobisz jakieś drugie konto w Brawl Stars? Może tak, może nie. Tak. Pytanie do tatusia i Olusia. Ile wydaliście na Brawl Stars? Nie wiem, czy chcę słyszeć. Na Brawl Stars nie wydaliśmy tak dużo. No myślę, że około 350 zł. Nie. Nie? Mniej? Nie. O wiele więcej. Nie. Jakieś 1000. Tata boi się, powiedzieć w przymiarze. Nie, aż Brawl Stars, które nie graliśmy, nie ma tyle odcinków, więc naprawdę wydaliśmy niedużo. Nie tak jak youtuberzy, którzy... kręcą bardzo dużo filmów o Brawl Stars. No. A 500 to kosztuje 2000 gemów. Aha, no dobra. Oluś, jaki jest twój ulubiony skin w Brawl Stars? To było. Nie, nie była postać. A skin, czyli to ubranie jakiejś postaci. Ale nie było, postaci. Było. Nie było. Nie było, jak jest, ile mamy skinów? Takie było pytanie. Mój ulubiony skin to jest do tego... Mój ulubiony skin to jest królu. Król. Okay. Okay. A jaki jest twój ulubiony słodycz? Nie wiem. On wszystkie praktycznie lubi słodycze. Tak, ale ulubiony? Wszystko. Biała czekolada Oreo. Tak, ulubiony to... Biała czekolada bez niczego i biała czekolada z takimi kuleczkami. Oreo. Nie, nie. Oreo. Wiem. Dobra, co dalej?
Pytanie do tatusia. Kiedy pokażecie brata Olusia? On powiedział, że jak będzie już znanym youtuberem, to się pokaże. Nie wiemy, kiedy to będzie. Na siłę nie można. Może go kiedyś, jak już Oluś będzie większy, tak, zwiążemy, przywiążemy do krzesła i go pokażemy. Prawda? Pamiętajcie o jego koncie. O, pokaż. Chodź się, pokaż. 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 Pokaż się. Pokaż się. Pokaż się. Pokaż się. Pokaż się, uwaga! Pokaż się! Pokaż się! Pokaż się! Oho! Ale jak będziecie chcieli, to gdzieś na którym z tych filmików tam go widać. Ale nie tak, wiem, jak to... było widać. Pytanie do tatusia. Jaki jest twój ulubiony film? Mój ulubiony film to Matrix. Oluś, zrobicie jakieś mini gry, gry z widzami, na przykład Top Model, Chowany, Nieskończone Bańki. Raczej tak. No tak. Pytanie do tatusia. Kiedy będzie wasza piosenka? Będzie w tym roku? Nie wiem, ciężka sprawa. Myśleliśmy, że to łatwiej, ale żeby to miało ręce i nogi. W tym roku, czyli w tym lacie? W tym lacie, tak. W tym roku. Podczas tego roku. Miejmy nadzieję, że nam się uda, że znajdziemy na to czas. Tak. Ale to też potrzebny jest czas, pieniążki i jakaś pomoc osoby z zewnątrz. Ale to wszystko jest w trakcie załatwiania. Dobra, pytanie od Geralta z Polski. Czy będą gry na przykład Apex Legends, Planets kontra Zombies i tym podobne? Takie gry będą, jak Oluś będzie trochę starszy. Bo to nie są gry dla maluszków, ale on dojrzewa, rośnie jak na drożdżach, robi się coraz starszy i pewnie jak już będzie miał 10 lat, to będzie grał w gry dla 16-latków. Tak jak wy wszyscy robicie, łobuziaki. Ok, let's go! Pytanie od XD. Czy Oluś bawi się z Inksami, które dostał od tatusia albo kogoś innego? I z Inksami to tak. No raczej nie inaczej, no. Pytanie Karolex. Czy tatuś założy konto w Brawl Stars i jaka jest twoja ulubiona legenda w Brawl Stars, Oluś? Moja ulubiona legenda? To tak naprawdę? No znowu zapomniałem, jak się nazywa. To powiesz na nagraniu o Brawl Stars. Tak. Ale może ci się przypomni, nie przypomni ci się? Ulubiona legenda. Amber. Ja miałem konto, ale mi się gdzieś zmyło, może założę drugie. Zobaczymy. Niestety nie mam czasu na jeszcze granie w gry na swoim koncie. Czasem gram na koncie Olusia i mówię, że to jestem ja, Oluś, ale nieprawda. Zawsze mówię, że to nie Oluś. Okej, okay, teraz. Jaki jest wasz ulubiony złoty Zinks? Jak złoty? No złoty, który jest ze złotych? Mi się z tych nowych Finksów podoba najbardziej. Jaki? Ten pojazd. Mam taki łazik. Łazik taki w kosmosie. To jest łazik na Marsa. Na Marsa, może być, że na Marsa, ale na różne planety. Taki łazik nam się najbardziej. Mi osobiście. A tobie też? Mi się. A i balon mi się jeszcze podobał. Złoty. Balon był chyba z pierwszej serii. Tak, z pierwszej. Bo pierwszy to nie był balon. Balon. Czy Oluś lubi dinozaury? Jeśli tak, to jaki jest jego ulubiony dinuś? To już było, jaki był dinuś? T-rex? I tak, lubisz dinozaury? A. Dobrze. Kubiksio 12. Skąd pomysł, żeby nagrywać Zinksy i Tinksy? Oczywiście nie mówię tego w złej formie, ponieważ sam zbieram te figurki i są moimi ulubionymi figurkami. Skąd pomysł? To, jeśli chodzi też pomysł o nagrywanie, to ja poprosiłem kiedyś tatę. Poprosiłem, żebyśmy nagrywali. I powiedział tatuś, że może jutro i nagraliśmy jutro. Tak jest. Czyli na drugi dzień nagraliśmy. A tak naprawdę kiedyś się dzieci bawiły w wojnę, z patyków do siebie strzelały albo bawiły się w piaskownicy, a teraz bawią się w youtuberów. Takie przyszły czasy. Michał W. Kiedy pokażecie brata Olusia? Już było to pytanie. Mignął nam przez chwilę. Nie wiemy, bo to nie od nas zależy. Aleksandra K. Ile macie wszystkich Zinksów? Było. Było. Około 400. Weronika S. Ile lat ma Oluś? Czym się interesuje? Ile lat ma Oluś? Powiem 6,5. A czym się interesuje? Na przykład różnymi grami. Tu patrz, nie ma pani. Różnymi grami, zabawkami. Na przykład planszówkami.
Teraz. Roxana D. Czemu nikogo więcej nie pokazujecie ani Olusia brata chyba miał być? Tak. No bo nie, jak nikt, ktoś nie chce, to nie zmuszamy, prawda? Jak będą chcieli, to przyjdą. Ja prosiłam mamę, żeby założyła swój kanał. Teraz szybciej będzie, jak do nas na jakimś odcinku z nami nagra. Albo na przykład z tobą zamiast mnie. Prawda? Piotr M. Jak Oluś radzi sobie w zerówce? No, jak sobie radzisz? No dobrze. Dobrze? Z pisaniem też dobrze? Z pisaniem średnio. Z pisaniem średnio, ale będziesz ćwiczył. Czy radzisz sobie dobrze, tylko ci się nie chce. No właśnie. Tylko mamo, czytaj kolejne. Tutaj, ale patrz na kamerkę, tak? Wioletta J. Tymek pyta o ulubione wasze potrawy, a w szczególności Olusia. Tymek uwielbia rosół. I jeszcze, jakiego zingsa Oluś najbardziej lubi? Pozdrawiamy. O potrawach już było. Ja tak najbardziej lubię doktora Wolta. Którego nie mamy. Tak. A potrawę? Jak się miał mieć potrawę, na przykład właśnie... Czyli danie jakieś. Danie jakieś. No mówię, mięsko. Ale jakie na przykład najbardziej? Jakie lubisz na przykład? Podpowiem ci. Bitki. Okej, jedziemy dalej, bo już jest 21 minut na granie. Mateusz K. Czy nagracie kiedyś jakiś odcinek z mamą i całą rodziną? Myślę, że tak. Kiedyś ich przekonamy, tak? Rzucimy im hajs i nagramy z nimi wajs. Okej. Wit lubi Gacka. Czy Oluś ma mamę? Ma. Ma mamę. Przecież mama to czyta. No ale no, nie wiedział wcześniej, mama nie czytała. Chociaż migała gdzieś tam. Przechodziła podczas niektórych nagrań. Kubikson. Czy mnie wypromujecie na odcinku, proszę? Kubiksonie nie promujemy, ale czy zapromujemy? Promujemy Kubiksona, wpadajcie do niego, drogi kolego. Ej, ej. Jak ma pseudonim ten kolega? Kubikson. Ale o co chodzi? Kubikson. Wpadajcie do Kubiksona. Ogólnie nie prosi nas o promowanie, bo to robimy tylko dla znajomych, tak jak było z nim Otwiera albo z Olusiem, bo jakbyśmy mieli was wszystkich promować, to nic byśmy nie robili, tylko nagrywali o was. A tak naprawdę musimy sami się wypromować, bo jesteśmy też bardzo malutkim kanałem. Prawda? Okej, okay, let's go. Ewelina K. Czy Oluś lubi Minecrafta i czy ogląda... Gplay? Gplaya. Oglądam Gplaya. I czy gracie w Fortnite'a? Nie gram w Fortnite'a, lubię... Oglądam Gplaya i uwielbiasz? Uwielbiam Minecrafta. Jestem tak. A Fortnite'a Oluś jest za mało na tą grę. Przyjdzie czas i pora. Ale moi brat gra. Dobra. Michał W. Pokażcie twarz tajemniczej ręki. Po raz trzeci. Już mignęła. Musicie poszukać na jakichś tam starszych filmikach. Ale może się kiedyś pokaże. Wiele starszych. Na naszym. Albo na swoim kanale. Nawet tysiące subskrybentów. Jeszcze trochę się pokaże. Tak jest. Znaki zapytania. Przypomniały mi się jeszcze dwa pytania. Pytanie do Olusia. Jaka jest twoja ulubiona gra? Ulubiona gra. Ulubiona? Proste. Mam dwie ulubione. No, dwie tak. Proste. No oczywiście. Minecraft, Brawl Stars. Okej. Okay. Pytanie do tatuś. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? To już mówiłem. Schaboszczak, ziemniaczki. A w ogóle kisza. Anna C. Gdzie wy mieszkacie? Już mówiliśmy. W mieście Łodzi, gdzie nic nam nie szkodzi. Gracz Fabian. Czy pograsz ze mną w Brawl Stars, bo już jestem w waszym klubie? No pewnie może. Kiedyś, może, jak będzie miał czas. Oluś też nie gra codziennie, zazwyczaj gra w weekendy i jeszcze nie ma naprawionego ciągle telefonu. Ale w końcu go musimy naprawić. Okej. Okay. Piotr B. Ile macie lat? Ja mam 6,5 mówiłem, ale... Ja mam 14. Tak, 14. No dobra, 84. Opowiem. 43. No kolejne mamy. Grzechu K. A o ile Oluś i tatuś macie lat, więc to było przed chwilą. Max Rebo. Czy Oluś gra dalej w Crazy Dino Park, bo wysłałem wam prezent? Oluś tak średnio, bo ja gram, bo szykuję nowe dinozaury i nowe... Na odcinki. Na odcinek specjalny. Dowaliście... Miałby to ostatnio. Ale nie, zdecydowali, że chcą jeszcze. Tak, zdecydowali. Adrian K. Kim jest Oluś dla Timi Otwiera? Na przykład brat, kuzyn. Kim jesteś dla Timiego? Przyjacielem. Super, jest przyjaciel. Przyjaciel rodziny. Znamy Timiego, jak był bardzo malutki.
Zanim jeszcze Olusia nie było, to my już go znaliśmy, a potem Oluś był i Oluś poznał Timiego, a Timi Oluś. Mama Timiego to jest przyjaciółka mamy Olusia. Lubicie Adama TV? Co, już nie lubisz Adama TV? Tak średnio? A czemu tak średnio? Przecież lubiłeś go bardzo. Konkurencja. A może dlatego, że konkurencja. Mi tam nie przeszkadzają, bardzo ich lubię. Jaki jest wasz ulubiony youtuber? To już też było. Czy nagracie coś jeszcze z Timi Otwiera? Chyba tak. Oluś to najsłodszy syn i youtuber? No tak, chociaż pierworodnym synkiem jest tajemnicza ręka, którą bardzo też kocham. Ale Oluś oddaje mi całą miłość, jaką mu daje. A tajemnicza ręka już jest w takim wieku, że się ze mną kłóci, pyskuje mi, a prawda? A Tymek ma 10,5 lat. Tymek ma 10,5, taka zmiana tematu. Uwielbiam was i wziąłem udział we wszystkich konkursach. W tym też. A pozdrowicie mnie? Adrianka. Pozdrawiamy, Adrianku. Pozdrawiamy. No i gdzie mieszkacie? To już też było. Ewelina K. Jeszcze jedno pytanie. A i pokażcie twarz tajemniczej ręki. Błagam. Błagam. Przekażemy. Tobiaszku, masz wielbicielki już w internecie. Les Plymouth de Gogo. Czy wiecie, co to Playmobil? Jak tak, to otworzycie kiedyś? Tak, wiemy. To jest alternatywa Lego i pewnie coś tam otworzymy i złożymy. Jak ma pan na imię, to już... Może nawet... Arek. Może nawet... Może nawet kiedyś stworzymy własną grę. Może nawet kiedyś stworzymy własną grę. Tatuś będzie gonił Olusia. Nie. Czy macie w planach jakieś nowości na kanale? Współpracę z youtuberami lub coś innego? Tak, jak mówiliśmy, odezwała się do nas kolejna firma, z którą nawiążemy współpracę i będziemy otwierać różne rzeczy. Tylko tam są takie troszeczkę dzieci. Znaczy nie, jedno jest takie, że dla mniejszych dzieci, drugie są gry, trzecie są dla starszych, więc od A do Z można powiedzieć. Czy dla was ten kanał to tylko zabawa, czy zabawa i hobby, lub praca, czy coś innego? O co chodzi z hobby? Hobby to coś, co lubisz robić. No to jakby co hobby to tak. Zabawa i to trzecie. Praca? No to jeszcze nie jest pracą, ale no, czasem taka trzeba. Mała praca, ale za pracę się dostaje wynagrodzenia, na razie za to nie dostajemy, bo to co tam nawet jakieś grosze zarobimy, to więcej wydaliśmy na zabawki i inne rzeczy, prawda? Belchior, czy będziecie nagrywali o Lego? Może. Może, nie wiemy, czy będziemy robić konkurencję tajemniczej ręki. Tak. Szach i mat. Gdzie pan pracuje? Ja pracuję. Gdzie ja pracuję? W treningu pracuję. Pracuję w szkole sztuk walk. Zajmuję się różnymi rzeczami, ale ja też prowadzę chodzę. Treningi dla małych smoków. Wcześniej prowadziłem samoobronę dla kobiet, ale ostatnie 2 lata prawie sam nie trenuję zbytnio, więc moje umiejętności troszkę podupadły. Dlatego teraz po operacjach mam nadzieję wrócę do treningów i zacznę więcej prowadzić też zajęć. Mord bez króla. Czy nagracie Milka z Secret Box? Milka Secret Box to te czekoladki, co tam są ukryte, zabaweczki. Pamiętasz, kiedyś ci ciocia kupiła? Może to nagramy. Pamiętam. No, Oluś nie pamięta, ale ja wiem, takie fioletowe milki. Takie prostokątno kwadratowe. Okay, Rafał D. Otwórzcie 5 saszetek z drugiej serii Super Things. Postaram się, bo znalazłem w ogóle, właśnie, drugiej serii nigdzie nie ma, ale znalazłem u nas na poczcie i są z Alusiem normalnie. Już kończymy. Są Super Zinksy z drugiej serii w gazetce. Więc może kupię te 3 gazetki i otworzymy 6 sztuk. Dominik T. Jak ma pan na imię? To już było. Filip Jaszka. Czy dasz mój kanał do polecanych? Oraz czy zagrasz w Among Us? Filip... Among Us, jak będę miał jakieś 9 lat? Tak jest, czyli jak będzie Olu starszy. A do polecanych zastanowimy się, może cię dodamy. Mateusz K. Czy nagracie kiedyś jakiś odcinek z mamą i całą rodziną? Mogłoby być śmiesznie, bez urazy. Tak, kiedyś postaram się nagrać.
Kiedy na waszym kanale pojawi się piosenka o Zinxach i kiedy pojawi się odcinek z Lego Ninjago na przykład? O Zinxach nie wiem, postaram się, żeby to było w tym roku. Wiem, że męczycie nas o to, ale myślałem, że to będzie łatwiejsze. Co tam było? I jeszcze, kiedy pojawi się odcinek o Lego Ninjago, albo o jakimś Dino Lego Park, albo Lost Kitties. Crazy Dino Park może w przyszłym tygodniu się już, bo chcę znaleźć taki mega rzadki, zebrać kości, żeby pokazać wam mega rzadkie dinozaury i stoczyć 10 pojedynków pod rząd. No i kiedy nagracie odcinek, jak Oluś pokazuje swoje skiny w Brawl Stars? Czyli tak jak mówiliśmy, może uda się to zrobić w piątek, a jak nie w piątek, to w sobotę. Kerdon, czy Oluś gra w Among Us i czy będzie spotkanie z widzami? To już... Spotkanie z widzami, no na razie to nie wolno się spotykać, chyba że internetowe spotkanie. Na przykład w Brawl Stars albo coś. Dobra. Miłosz F. Czy postaracie się, tworząc filmy w większości dla dzieci, wybić się na YouTube? Jeśli tak, to w jaki sposób? Pozdrawiam. No, będziemy starali się cały czas być sobą. Tylko powiem, po 1000 subskrypcji dopiero się zarabia. Po 1000 subskrypcji dopiero się zarabia. Ale to się nie zarabia, żebyście nie myśleli, że już kupuje się samochody, tylko to są naprawdę grosze. Tak? Grosze, czasami nawet złotówki. Proksio Brawl Stars. Jak pan ma na imię to było? Ile pan ma lat? 43. Czy Oluś ma swojego brata? Jak tak, to kiedy nagracie odcinek z bratem też? No, był już odcinek z bratem, tylko brat był w masce. Czy i kiedy będzie odcinek z całą rodziną? Nie wiemy. Jak na imię ma brat Olusia? Jak ma na imię twój brat? To wiesz. Pozdrówcie mnie. Pozdrawiamy ciebie! Proksio Brawl Stars. Proksio Brawl Stars. Pozdrów Proksio Brawl Starsa. Pozdrawiam Proksio Brawl Stars. Okej, to koniec. I to było ostatnie. Doszliśmy do końca. Trochę to trwało. Oluś aż się zmęczył, prawda, Olusiu? To się wydaje, że to łatwa praca, a jednak to ciężka praca. Wyobraźcie sobie, jak niektórzy mają wywiad 3 godziny i muszą siedzieć i odpowiadać. Prawda, Olusiu? Ciężko? Zmęczyłeś się? Zaraz jakieś słodyczka przykąsisz, to energii nabierzesz. Okej, zostawcie masę łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Jak zostawicie dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienie, jak wrzucimy nowy Dobra. Film. Oluś, wyłącz teraz Lucy. No jeszcze Lucy nie wyłączałeś. Pamiętasz, zawsze ostatnio na odcinkach wyłączasz czymś. Weź Lucy wyłącz, no. No dawaj, noskiem. No dawaj. Dawaj. Wyżej.